Siema, nie? Witajcie, witajcie na hardkorze, na koncie i rolek, czyli lecimy z BZGM-em. Słuchajcie, tyle co tak wszedłem, jestem pierwszy raz z tym kontem. Szedłem, wpisałem sobie kit Ender Chest, żeby sobie dostać oczywiście Ender Chesta. Już dostałem 19 mięska, dzięki wielkie, dziękuję bardzo. Słuchajcie, tu wam pokażę, ja tam nie wchodzę na górę, bo tam jest, albo, kurde... Spróbuję wam to tylko tak pokazać troszeczkę, bo tutaj na górze jeszcze kawałek wyjdę i tu jest PvP. Trzeba na shifcie stać, ale można czasami tutaj postać sobie chwilkę i ten, o i różne itemy dostać. O lol, udało mi się, słuchajcie, killofa mamy już, więc jest dobrze. Lol, nawet nie zauważyłem. Słuchajcie, cały czas tam pisali, znaczy cały czas, często pisaliście, że tam nie widzicie tych itemków i tak dalej, więc zwiększyłem właśnie to, nie wiem, jak to się tam zwie, GUI, czy jak to tam, żebyście mieli większe te, widzieli co noszę w Ender Chestie. To w EQ. Słuchajcie, jeszcze może ktoś tu, jakiś redstone tu spadł, może ktoś tu spadnie. Może by coś nam może wpadnie fajnego. Więc słuchajcie, jak ktoś zaczyna grę, to... O, kobla by nam się też przydało. O, pff. No dobra. może sobie właśnie chwilę postać i... A nóż widelec coś może wpaść fajnego. Poczekajcie, jak to się robiło. Tak? Nie, tak to się robiło. Zrobimy sobie bloki, mogą się tam przydać do jakiegoś podsadzania czy coś. Dobra, słuchajcie, idziemy po mięsko, bo mięska by się przydało troszeczkę zebrać. Zrobimy sobie te bloki, nie? O, coś pochrzaniłem. Hop. Wszystkie, dawaj bloki. O, dobra, 14 bloków mamy. Słuchajcie, idziemy po mięsko, tu jest mięsko. Idziemy po mięsko. I co? I słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę. Jak wiecie, jest już Noom Premium. Jupi! I słuchajcie, no, potrzebujemy kogoś do gildii, bo przecież sam to ja tutaj nie dam rady. Mam coś, wiecie co, mało FPS-ów. Jakoś tak dziwnie. O, jest znowu kotek! O, ten jest trochę inny niż chyba tamten. Co tam wcześniej go na którymś tam filmiku był. Łapiemy mięsko. Tu nikt nie naciska? Tam jest. Mam. 47, no to już trochę. Ale jeszcze sobie zbierzemy troszeczkę, co by potem nie trzeba było zapylać, kurde, pod na spał, na pomiecho. Lol, nada 47. Dobra, dużo, 50. O, lol, jest i dobra, idzie w górę. O, ktoś tu... O, dziękuję. O, ile mamy miecha. Dziękuję, bo ktoś to wyrzucił. O, dziękuję ci, dziękuję. Miecho jest potrzebne. O, dziękować. Prawie 300 miecha. Dobra, słuchajcie. Z takimi zapasami no wydaje mi się, że możemy ruszać. W ogóle ja się nie przywitałem. Dziękuję za mięsko. Chyba nie napiszę? Napiszę, dobrze. I słuchajcie, zaczynamy naszą przygodę. Mam nadzieję, że kurde się gdzieś pojawię dość daleko od spawna. Uwaga! Pu! Lol. Sprawdźmy sobie kordy. 4200, no jest nieźle. Jest dobrze. Słuchajcie, parę już gildii powstało, co nie jest dobre dla nas. Dobra, pozbieramy sobie kobla, bo musimy sobie zrobić mieczyk, podstawowe itemy.
Co, no właśnie, to co, tak jak mówię, o, craftbox jest dobrze. Ja mam nadzieję, że nie dednę tak szybko jak kurde tam, nie wiem, chyba w pierwszej edycji BZGM-u. Normalnie chyba 3 razy wychodziłem ze spawna, ale jesteśmy daleko, jesteśmy prawie na końcu mapy, więc nie jest źle. Zbieramy sobie troszeczkę tego kobla. Dobra, nie ma tutaj nikogo. Drewno na patyki. Uwielbiam te początki. Jak się nic nie ma, jak wszystko jest potrzebne, proszę. Achievementy nawet za zbieranie drewna się dostaje. LOL. I co? Zbieramy tak drewno. Ja się cały czas rozglądam, czy czasem ktoś tu do nas nie wpadnie. Dobra, zrobimy sobie troszeczkę patyków. Zróbmy sobie po 4, czyli zrobimy sobie tak, łopatę kilofa mamy, ale będzie nam. Aha, i co mieczyk przecież, no właśnie. Na razie oczywiście na ko. Ale teraz przykozaczymy. Dobra, poukładajmy sobie tak, jak ja to zawsze lubię mieć poukładane. Dobra, tak niech będzie. Coś do podkładania się w miarę blisko. Jezu, sadzonka wyleciała. Już myślałem, że ktoś idzie. Nie no, bez jaj, jesteśmy kurde kawał drogi. No ale tam prawie 1000 osób kurde jest. Więc ta mapa, chociaż jest duża, robi się wraz z zwiększającą się ilością graczy, mapa się skurcza. Dobra, pozbieramy sobie tego drewna, bo drewno będzie jak zawsze potrzebne. No, tam jest trochę tego kamienia. Zbieramy drewienko. Drewienko się przyda. Dobra, kradłubosa też weźmiemy. Wziąłem? Nie wziąłem, wziąłem teraz. A mogłem sobie, kurde, mogłem sobie już tam. A, źle zrobiłem. Do Ender Chesta mogłem sobie na spawnie schować już trochę tego mięsa. Żeby potem w razie czego nie czekać i nie zbierać. O, pochodynek też nie mam. Wezmę sobie te, co są tu. No i właśnie, te początki są fajne. Kurde, jak wiecie, jak się nic nie ma i nawet właśnie leżące pochodnie się przydają. Dobra, i rolek. Nie wiem, czego szukam. Na razie chyba nie ma czego szukać, jakiegoś tam specjalnej miejscówki, bo na pewno ją zmienimy. Po prostu byśmy się gdzieś tutaj wkopali. I po prostu co? Szukali surowce. No. O. Oczywiście jak. Lol, ja jestem taki zestresowany. Dobra. Oj, 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 robi się coraz ciemniej. A to oznacza, że trzeba się skitrać. Dobra, idziemy, słuchajcie, wkopujemy się gdzieś. Kaktusów nie bierzemy, jakbyśmy trzcinę gdzieś znaleźli, to by było fajnie. Trzcina by się kurde przydała. Drzewa, już myślałem. Idzie noc. Nie, ja bym chociaż tą jedną trzcinę znalazł, nie?
nie schodzę tam. No cały czas właśnie ktoś pisze, że tutaj się wymieni, tam się wymieni. Ja bym się z chęcią powymieniał na jakieś różne rzeczy, ale na razie nic nie mam. Dobra, tu była wioska, ona jest na 100% już splądrowana. Ale czy my coś mamy z wioski, co by nam się jeszcze przydało? W sumie nic. Drzwi. Weźmiemy sobie drzwi. Kurczę, czy my tą trzcinę gdzieś znajdziemy? Ja bym poszedł, wiecie co, na ten, na... Dobra, tam jest koniec mapy. Ja bym właśnie poszedł... Creeper. Ja bym poszedł na koniec mapy, gdyż ponieważ... może tak do samego końca mapy... Nie każdy szedł. Dobra, jesteśmy na końcu mapy. Tak. To idziemy w tamtą stronę. O tą trzcinę mi chodzi. O tą trzcinę mi chodzi. Może nie każdy tutaj tak to śledził. O, koniec mapy. Oj. Wyjdę tędy, czy nie wyjdę? O, tu mnie tepło, dobrze. Za blisko jestem końca mapy i mnie wyrzuca. Kurde, tak wiecie co to jest ten? Kanion taki właśnie dobry na początek, bo już jest dość głęboko. Olercie, jakbym tą trzcinę znalazł, to bym się ucieszył. No tutaj na tych równinach to raczej nie będzie. No ale przejdźmy się kawałek. Oj. Może kurczę będziemy mieli farta. No jak nie będziemy mieli farta, to może jak kogoś zrekrutujemy i będzie miał. No a w międzyczasie to ja wam właśnie popowiadam. Słuchajcie, jest no premium. Jupi. Jest no premium. Niektórzy będą się cieszyć z tego, niektórzy nie. No premium. Jest oczywiście... Ja tak wiecie, no tak mówię, ale... Czekajcie, 21 kratek. No premium jest oczywiście tam płatne SMS-em, ale nigdy nie będzie tak, że to będziecie, że gdzie no premium mogą sobie wejść na serwer i grać normalnie, ponieważ wiecie, to jest bez sensu, no. Żadne bany w tym momencie nie są... Olol. No jedz. No, coś mu się zawiesiło. Bany są kompletnie bezużyteczne, no bo pierdzielę, dostanę bana, wchodzę sobie innym kontem. Więc cheaterzy to mają serdecznie gdzieś. IP zmienić to nie jest żaden problem. Jak ktoś nie wie jak, to nakręcę poradnik. O zmianie, oj. O zmianie... O nie! O! Gdzieś tu coś wybuchło. Creeper znaczy się, nie coś. Jest! Jest! Fuck yeah! Widzicie? Tylko trzymam zerwę. Z... 23, 22... 18, tylko kurde, tu chyba nie będzie się już dało ten... niszczyć. O, tutaj się jeszcze da. No ktoś był, to by trzciny kurde nie zostawił. No właśnie. Zbuguj się jakoś. Kurde. Ech.
No i słuchajcie, no, tutaj widzicie, kobel jest, no ktoś tu był, tędy szedł, może też na podobny pomysł wpadł z szukaniem trzciny. No i no premium, słuchajcie, no to jest bez sensu, wiadomo, no takie, no na takich serwerach, tak, gdzie jest takie czyste, no premium, tylko się logujesz, to nie wiem, gra to jest naprawdę moim zdaniem całkowicie bez sensu. Cheaterzy czy coś, dostaję bana, zmieniam sobie na zupełnie inny nick, zmieniam sobie IP i mam to gdzieś sadzonka, już myślałem. Bo się ucieszyłem, nie? Tą sadzonkę takie zielone, tutaj craftboxa, sam się, oj, da się zerwać. A ten craftbox też właśnie, no, też niedobrze świadczy o tym, bo, że ktoś tu był. Więc właśnie tak jak mówię, no premium takie, no nie wiem, całkowicie jakby darmowe, to jest bez sensu. Na serwerach takich właśnie jak ten, czyli hardcora, gdzie są potrzebne po prostu bany. A w tym momencie, jeśli ktoś zapłaci, to już będzie mu szkoda troszeczkę tego konta. Będzie się bał, że... O, ale kurde, też pewnie nie zerwę, no. No bo tu już mi pokazuje 9 kratek, 7, 6. Lol, tu już jakaś wełna. Czy wszystkie zakątki są zwiedzone już na tej mapie? Poważnie? No i słuchajcie, jeśli chodzi o BZGMA, kompletnie nie ma znaczenia, ile masz lat. Nie ma znaczenia, czy masz premium, czy masz no premium. Nie ma znaczenia, czy masz, jesteś po mutacji, czy przed mutacją. Tak jak zawsze mówiłem, a zabijemy sobie. Może jakie piórko da, do czegoś może się przydać. Nie ma znaczenia, czy jesteś... Nie ma znaczenia, czy jesteś przed mutacją, czy po mutacji. Ma znaczenie tylko i wyłącznie jedno. Ogar. Musisz być ogarnięty. Bo użeranie się potem... to jest męczące. I to nie o to... Nie o to. O. Wezmę. Chodź, świneczko, chłaś tu, moje świneczko. Detnąłbym, jakbym spadł. O kurde. Rany, jedną trzcinę. Kurde, widzicie, tu też ktoś był. Nie wiem, czy znajdziemy miejsce, żeby nikogo nie było. Nikt nie idzie czasem za mną. No, więc tutaj sobie płyniemy. No, więc nie ma znaczenia, tak jak powiedziałem, nic nie ma znaczenia, musi być tylko ogar, musisz być ogarnięty, nie lubię klnięcia, więc z klnięciem też, żeby to nie była przesada, bo wiadomo, każdemu się zdarzy zaknąć, ale żeby nieco trzecie słowo. No i co, słuchajcie... Na początku może zaczniemy rekrutację od tego filmiku. Kurde, tu też jest kobel. Chyba nic z tego, wiecie co, nie będzie. Mam nadzieję, że uda mi się zrekrutować kogoś, kto będzie miało. Bo coś mi się widzi, że będzie ciężko inaczej. Kurde, też kobel. Myślałem, że tak, kurczę, wiecie co, przy granicy mapy, że
że nie wszystkim się będzie chciało iść tak daleko. O lol, strzały. Piąty level. To chyba ktoś zginął. Niektóry miałem przedtem. Tak, mięskiem. Jak masz miecz. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Coś kurde mało mam FPS-ów. No musimy się tam troszeczkę przybliżyć, ale jeszcze zabijemy świniaka. Gin! O, zabiłem beka, coś to dla mnie bek. Krew z niego sieka, sieko, sieko, siek. Coś tam było dalej, ale nie pamiętam. No nic, chyba wiecie co, chyba się wkopujemy. Bo jak widzimy... O! Jak widzimy, to nie ma chyba za bardzo sensu. Nie wiem, czy w tą... O, o, tu jest koniec. Nie. Dobra, wiecie co? Tam była ta dziurwa. Idziemy do tej dziurwy. Jezu, co ja mam tak mało tych klatek? Schodzimy. Dobra, teraz możecie chwilę nic nie widzieć. Który my to mamy poziom? Ojej, 33. Schodzimy jeszcze niżej. Dobra. Tutaj zejdźmy. Wkopmy się mu tutaj w dół po prostu. I tyle. O, żwir. No lol. O, nie na wodę. Nie na wodę. A na co? Na drinka. Mhm. Dobra, wkopiemy się na ten jakiś tam 12, 15 poziom. Ja wiem, że wy nic teraz nie widzicie, mam tylko 3 pochodnie. Tu je sobie damy. Jakoś to... Słuchajcie, wytrzymajcie chwilkę, ja tylko ten wbiję gdzieś tam do jakiegoś... Znaczy no, na jakiś tam poziom. Tam, gdzie będzie można się w miarę jakoś tam zacząć kopać. I tam już sobie rozświetlimy i tam będzie wszystko widać. Aha, tylko żeby właśnie do granic mapy się nie dokopał. Żelazo! Który to jest mamy poziom? O, 19, jeszcze troszeczkę niżej. 18. 17. 16. 15. Mhm. Słuchajcie, mamy wszystko przygotowane. Kurde, nie wiem czyje to jest. Ale ktoś tu już sobie kopał. I słuchajcie. Mamy tu już rozświetlony i co? No i, no i tu będziemy kopać na razie. Na razie tu sobie pokopiemy. Mamy piecyki. Jedno żelazo, które trzeba przetopić. Ender chesta bym ogólnie kurde postawił, ale boję się, że zniknie. Słuchajcie, no nie chcę was kurczę zanudzać.
kopaniem. Nie chcę was zanudzać kopaniem. Lol, 15 level już prawie mamy. No tak, nie mamy gdzie go nawet wbić. Trzeba zrekrutować szybko, szybko, żeby chociaż zrobić ten. No, słuchajcie, dobra, to już tu mówimy o rekrutacji. Słuchajcie, teraz zrobimy rekrutację pod tym filmikiem. Czyli słuchajcie, napiszcie coś o sobie i ja się po prostu z wami skontaktuję, jeśli wyda mi się to, co tam napiszę, że wyda mi się coś no fajnego. Coś, co jakby przykuje moją uwagę. I jeśli będzie właśnie fajne, no to ten, to się skontaktuję z tobą. No co jest? Skontaktuję się z tobą i zaczniemy wspólną zabawę. 18 level. No kurde, szkoda tego levela. Cały czas jedno tylko. Będzie ciężko, powiem wam. Nie ma lekko. Piasek. Super! Piasek mi był najbardziej potrzebny. Zrobię sobie piasku, kuwetę dla kota. Nie mam kota. No, więc słuchajcie, pierwsza rekrutacja. Pod tym filmikiem piszemy jakiś, no kop się, piszemy jakiś komentarzyk. Coś ciekawego, coś o sobie. Tak jak mówię, ile masz lat nie ma kompletnie żadnego znaczenia, czy jesteś przed mutacją, po mutacji, czy masz premium, czy masz no premium. Nie ma to żadnego znaczenia, jedynie co to, żebyś był ogarnięty i głupot jakiś nie robił, nie kłócił się z ludźmi, tego typu rzeczy, więc to jest jedyne moje wymaganie. Fajnie by było, jakbyś miał trzcinę. I w ogóle Protection 4. Nie, to jest joke. Słuchajcie, możesz być, nie wiem, stak mięsa tylko mieć i to mi wystarczy. Możesz mieć nawet jedno mięsko, a może nic nie mieć, więc kompletnie to nie ma żadnego znaczenia. I tworzymy, słuchajcie, tworzymy BZGM-a. Wybierzemy tutaj z tych osób, które coś tam napiszą, cały czas jeden, coś tutaj napiszą ciekawego. I co? No i tyle. No i się widzimy znowu ten. Co ja będę z tym niebieskim proszkiem robił? No wągiel już prędzej. No i nie mam kilofa. Ale mamy ten. No, co ja mówiłem? No, że słuchajcie, pod tym filmikiem właśnie piszemy jakieś fajne komentarze i jak znajdziemy coś ciekawego, ja się z wami kontaktuję, dogadujemy się, widzimy się wtedy na serwerze no kop. Tu już nie mogę kopać. Czy w tamtą stronę jest? No to nic, będziemy szli w tamtą stronę. W stronę tą. No i co? No i chyba tyle. No i nic, ja tu sobie, słuchajcie, kopię dalej, bo to takie nudne troszeczkę. Oglądanie, jak ktoś kopie, nie jest super filmikiem. Ale informacje już mamy i w następnym odcinku już na pewno będzie z kimś, kogo wybierzemy. No i co? Ja tu będę kopał, zobaczymy, ile tego wykopię. Lord, 25 level. Kuźwa, będę miał chyba, nie wiem, 158, zanim będę mógł go wbić. Jeszcze żelaza nie ma. Niedobrze. Dobra, więc słuchajcie, czym cię się ramy, to się nie posramy. Ci wam panara. Pa.